Budzisz się rano, patrzysz w telefon, a tam Fortnite. Mijasz losowe stoiska na ulicy, a tam znowu Fortnite. Odpalasz telewizję, ponownie Fortnite. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Nasza klasa! Wszędzie Fortnite. Tak było kilka lat temu. Natomiast już od dłuższego czasu, oprócz dość naturalnego spadku popularności, na Fortnite narasta coraz większy hejt. Dlaczego gracze, którzy odchodzą od tej gry, żywią aż taką niechęć do poczynań twórców? Czemu Fortnite zyskał tak dużo negatywnych metek? Czy to faktycznie wina gry, czy jednak mentalności graczy? Żeby odpowiedzieć na te pytania jak najlepiej, musimy cofnąć się do początków, a dokładnie do 2011, gdzie polskie studio People Can Fly wraz z Epic Games dopiero zaczynali produkcję nad Fortnite. Fortnite ratowanie świata. Proces tworzenia trwał przez kolejne 6 lat, aż w końcu udało im się wypuścić ich niesamowite dzieło. Ich niesamowite dzieło nie zdobyło wielkiej popularności. Personalnie uważam, że ratowanie świata jest dość spoko i spędziłem w tym wiele godzin, no ale nawet mimo wielu smoczych monet utopionych w marketing, to nie było to. Mniej więcej w tym samym czasie ogromną popularność zdobyła gra PlayerUnknown's Battlegrounds, będąca młodszym bratem H1Z1. PUBG to strzelanka z realistyczną oprawą graficzną i w miarę rozbudowaną mechaniką gry. Wyskakiwałeś ze 100-osobowego samolotu, zbierałeś potrzebne rzeczy, po czym unicestwiałeś pozostałych graczy, jednocześnie próbując utrzymać się w strefie gry, która z minuty na minutę była coraz mniejsza. Jeżeli zostałeś ostatnim żywym graczem, to wygrywałeś mecz. Na spokojnie można rzec, że PUBG ożywił gatunek Battle Royale, który przez ostatnie kilka lat radził sobie coraz gorzej. Jednakże twórcy Fortnite widzieli to. Twórcy Fortnite wykorzystali to. I tak właśnie niedługo później powstało Fortnite Battle Royale. Spośród innych gier tego gatunku wyróżniało je głównie budowanie, no i ta oprawa graficzna, taka komiksowa, coś ten tegest. Fortnite sprawiał wrażenie takiej giereczki dla każdego. I twojego 6-letniego kuzyna, i twojego 60-letniego dziadka. Kolejnym ogromnym plusem było to, że sama gra była darmowa, w przeciwieństwie do PUBG i prawie każdej innej gry z tego gatunku. Całe Battle Royale w Fortnite początkowo miało być tylko dodatkiem do ratowania świata, więc ten tryb był na tyle ubogi, że nie posiadał wielu kluczowych funkcji. Sklepiku ze skinami, karnetu bojowego i tak dalej, i tak dalej. Przeskakując troszeczkę do przodu, mamy sezon pierwszy. Większość ludzi nadal miała tę grę w dupie, ale pojawiło się w niej trochę usprawnień i nowości. Zawitały pierwsze formy mikropłatności i ogólnie Epic postawiło na dość ciekawy system aktualizowania gry. Oprócz dodawania nowych skórek i broni, na bieżąco aktualizowała się również mapa. Znaczy, dobra, nie na bieżąco, no ale nadal, zamiast dodawać nowe mapki albo całkowicie reworkować tą, która była, to Epic Games postanowiło tak ewoluować obecną mapę i... Dobra, nieważne. Przeskoczmy sobie gdzieś między drugi a trzeci sezon. Właśnie wtedy, w ferworze rozwoju mapy, twórcy dodali Tilted Towers, czyli na tamten moment zdecydowanie nie najlepiej zbilansowaną miejscówkę. Właśnie przy drugim sezonie popularność gry zaczęła drastycznie rosnąć, jeżeli chodzi o naszych rodaków. Zainteresował się nią Izak, Lech i Rojo. Ale jak wiadomo, każdy medal ma dwie strony, tą lepszą i tą gorszą, więc na nieszczęście pojawił się jeszcze Evron. Globalnie, światowo były takie osoby jak Ninja, Tfue, Dakotas, Dr. Disrespect i kurwa nie wiem, wszyscy wszędzie. Były turnieje streamerów, konkursy taneczne, ogromne ilości piosenek o Fortnite, koncerty w grze, jeszcze więcej tańców w Fortnite, skrajnie rozbudowana fabuła gry, całkowite zmiany map i... No właśnie. Pik gry był w lipcu 2018 i mimo dobrej roboty i naprawdę wielu starań, produkcja zdaje się stale tracić szacunek graczy? Wiecie, popularność popularnością. Żadna gra nie jest w stanie się wiecznie utrzymać. Ten wykres na przykład wygląda niepokojąco, nieprawdaż? W końcu popularność Fortnite spadła aż o 80%. Tutaj macie porównanie tej popularności do CSGO. To nadal ponad dwa razy więcej. Ale jeżeli chodzi o nastawienie ludzi, no to no nie jest najlepiej. Ale tak szczerze, ciężko mi się dziwić, bo sam przez długi czas byłem do tej gry negatywnie nastawiony. Ale właśnie ten fakt, wraz z domieszką obiektywizmu i realizmu, pozwoli mi uformować kilka wniosków, dla których Fortnite upadł moralnie w opinii tłumu. 29 maja 2019 roku. W ten dzień nie stało się nic specjalnego, ale to idealnie rok po tym, jak PUBG pozwało Fortnite za podrobienie ich gry. Okrągły miesiąc później pozew został wycofany. I wiecie co? Nie miało to żadnych większych konsekwencji dla żadnej z tych gier, ale jakoś muszę zacząć ten rozdział. Po prostu kwestia upadku Fortnite jest jak słaby burger z pizzerii. Ciężko to ugryźć, żeby się nie ujebać.
Wymyślałem to porównanie jakieś 22,5 sekund. No ale zacznijmy tematycznie od kontrowersji. Gra miała kilka wizerunkowych potknięć, nawet więcej niż kilka, ale żeby zbytnio nie zanudzać, umówię dwa najciekawsze, bo ten pozew od PUBG liczę jako pierwszy. No ale jak już przy pozwach jesteśmy, to warto przytoczyć pozew od Apple. W połowie 2020 Fortnite został usunięty z platform mobilnych. Powodem było naruszenie zasad umowy właśnie owych sklepów. Jakich zasad? Załóżmy, że stworzyliście własną grę na telefony. Kiedy wydacie ją na platformy mobilne i macie w niej różnego rodzaju mikropłatności, na przykład walutę w grze, dostępną do zakupu za realne pieniądze, jesteście zobowiązani oddawać 30% z tych oto transakcji do właścicieli danej platformy. Czyli, jeżeli franek wyda 10 zł w waszej grze, 3 zł musicie oddać dla sklepu. To automatyczny proces, no bo przecież transakcje przechodzą tak czy siak przez daną platformę. No ale wiecie, franek wydał na waszą grę tylko dyszkę, a w przypadku Fortnite ich zarobki wynosiły troszeczkę więcej niż dyszka. Kilkaset milionów więcej niż dyszka. No i pewnego dnia ktoś z zarządu Epic Games pomyślał, że niezbyt chce mu się oddawać aż 1/3 swoich zarobków, więc obmyślił plan. Jaki? Kurwa, sprytny. Dodali do sklepu chamską funkcję obejścia tego opodatkowania i można było kupić fałdolce bezpośrednio od Epic Games z 20% zniżką. Co za buraki! Także no, wywalili ich ze sklepów, Fortnite pozwał Apple, Apple pozwał Fortnite, Apple przegrał, Fortnite w tym roku wraca na sklep. Niesamowite. Trzecią i ostatnią kontrowersją, którą jeszcze wymienię, będą liczne oszustwa na turniejach. W sensie no, to nie jest nawet pojedyncza afera, tego po prostu było multum. Fortnite oczywiście nie jest odosobnionym przypadkiem, bo problem cheaterów dotyka każdą grę na scenie sportowej. No ale reputacja czołowej produkcji Epic Games ucierpiała po tych sytuacjach dość odczuwalnie. Jednak, może cofnijmy się do początków gry i kolejne argumenty posortujmy jakkolwiek chronologicznie. Wraz z wybuchem popularności trybu Battle Royale dla pierwotnych fanów, dużym problemem stało się zaniedbanie. Zaniedbanie ratowania świata, bo to właśnie stąd zrodził się pierwszy fanbase tej gry. Wiele chyba tłumaczyć nie muszę. Twórcy zobaczyli 5 razy większą popularność i 5 razy większe zarobki z trybu Battle Royale, więc 3/4 swoich sił roboczych przekierowali właśnie tam. Update'ów w trybie ratowania świata było tyle, co szarych komórek w mózgu Fagaty. Prawie zero. W Battle Royale zaś wręcz przeciwnie. I co ciekawe, kolejnym problemem na naszej liście są właśnie aktualizacje. Nie wiem, czy nazwać to paradoksem, czy może bardziej problemem egzystencjalnym, ale Fortnite prawie od samego startu miał takie założenia, że będzie rozwijał się dość dynamicznie i szybko. I o ile na początku nie stwarzało to żadnych większych problemów, to po czasie tempo i dynamika tych aktualizacji zaczęła być lekko niewygodna. Otóż, nieważne jaką aktualizację wprowadzą twórcy, rozzłości to pewną ilość graczy. Wiadomo, nie da się być lubianym przez każdego, tylko w przypadku Fortnite ten problem był nieco bardziej rozbudowany, a twórcy w pewnym momencie zupełnie przestali rozumieć, czego oczekują gracze, a być może tęsknili oni za prostotą. Wraz z każdą nową aktualizacją umierało to, co kiedyś wybiło tę grę, czyli prostota. Powód, dla którego ludzie te kilka lat temu wybierali akurat Fortnite, to prosta grafika, prosta mechanika gry, prosta mapa, proste zasady i to, że nikt nie potrafił w to grać. Gra była odświeżeniem na rynku Battle Royale właśnie dlatego, że nie wydawała się skomplikowana. W przeciwieństwie do reszty sprawiała wrażenie takiej casualowej produkcji. Mógł w nią zagrać dosłownie każdy i bawić się tak samo świetnie. A jako, że kolejne aktualizacje sprawiają, że gra była coraz cięższa i bardziej zaawansowana, po czasie zwiększył się również próg wejścia. Przy grze zostawali głównie gracze obdarzeni większymi umiejętnościami, co powodowało, iż ci nowi znacznie niechętniej decydowali się na zagranie w Fortnite. A nawet jak już się zdecydowali i postanowili zagrać swoją pierwszą grę, to jestem pewien, że gdy podbiegli do przeciwnika i strzelili w jego stronę, a ten w kolejne 5 nanosekund wybudował coś przypominające katedrę wawelską i zastrzelił ich noskopem ze snajperki, na pewno odechciałem się kontynuować. Epic Games oczywiście zauważył problem zwiększającego się progu wejścia. Co zrobili? Migrację na scenę sportową. Wiecie, to nie tak, że Fortnite nie miał udogodnień dla nowych graczy. Miał! Bezmózgie boty, które imitowały prawdziwych graczy w pierwszych kilku rozgrywkach. Dodatkowo, twórcy od zawsze dawali różne opcjonalne tryby, na przykład tryb bez budowania, 50/50. Mimo wszystko, e-sport to ogromny biznes i czasami naprawdę dobry kierunek. Akurat moim zdaniem, Fortnite nie jest idealną grą do tej dziedziny, ale wiem, że jest dużo osób, które myślą inaczej i na pewno są nimi zarządcy Epic Games. Abstrahując od ilości czasu i pieniędzy wpompowanych w różne eventy, pojawiało się coraz więcej aktualizacji nakierowanych właśnie w
tę stronę. Rozgrywki rankingowe, dobieranie graczy poziomem umiejętności i tak dalej. No, niestety, potrafi to odstraszyć wiele casualowych graczy, ale kolejny mam taki ciekawszy case, a jest nim łańcuch pokarmowy. Historia wygląda mniej więcej tak. Mamy sobie 2013. Był Minecraft i był super. Potem 2015 pojawił się CSGO. Minecraft był słaby i był dla dzieci. W 2017 pojawił się Fortnite i CSGO był dla spoceńców. A na sam koniec w 2019 powrócił Minecraft. I to właśnie wtedy Fortnite zdobył metki poprzedników, czyli bycie dla dzieci i dla spoceńców. Łączy się to ściśle z kolejnym argumentem, czyli psychologią tłumu. Umarł król, niech żyje król. Kiedy jesteś na szczycie i się potkniesz, nawet twoi fani prędko zechcą cię zastąpić. A w tłumie emocje i przekonania bardzo często bywają zaraźliwe. Między innymi dlatego tak dużo osób pali fajki w nastoletnim wieku. W końcu, jak wszyscy koledzy palą, to nie będę gorszy. Albo dobra, inny przykład. Jeżeli 3/4 internetu mówi ci, że nowy krążek maty to gówno, o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że również uznasz go za gówno. Chyba nie muszę dawać bezpośredniej analogii do Fortnite. Jesteście raczej na tyle inteligentni, że rozumiecie, o co mi chodzi. Innym aspektem jest też to, że ludzie uwielbiają być elitarni. Ci sami ludzie uwielbiają mówić tobie, że słuchali, albo oglądali, albo robili coś, zanim to było modne. Jest mnóstwo elitarnych ludzi, którzy zniechęcili się do Fortnite tylko dlatego, że stał się powszechnym fenomenem. Ostatnim powodem, dla którego gracze przestali lubić Fortnite, to nuda. No kurde, ile można grać w to samo? Czy poruszyłem każdy aspekt, dla którego Fortnite stracił w oczach ludzi? Pewnie nie, ale do tego jesteś ty, więc zapraszam do dyskusji w komentarzach, łapki, subskrypcji. Serio, jak nie masz, to mi daj. Proszę. No i również zapraszam do oglądania moich innych filmików. Czekają na ciebie, kociaku.